Witam Was bardzo serdecznie, jestem Mistrz Ato. Kolejny odcinek z mojej serii Specyficzne Bitwy. No i w tym odcinku będziemy zrobili sobie przedostatnią jednak misję. Misja 12 to jest przedostatnia, bo jednak trzeba zrobić 13. Także w kolej, no, po tych kilku odcinkach będzie ostatnia misja, w której zrobimy jeszcze więcej. A na razie misja dzienna ukończy, spełni poniższe warunki w 10 bitwach. Czyli wygraj bitwę i znajdź się wśród pierwszych 5 graczy w swojej drużynie według parametru zdobyte doświadczenie. I tutaj wam powiem, że była misja jeszcze trudniejsza, bo trzeba było wśród pierwszych 3 graczy pod względem zdobytego doświadczenia w 10 bitwach i jeszcze wygrać każdą bitwę. Czyli teraz jest troszkę łatwiej, ale nie mówię, że będzie tak bardzo łatwo. No ponieważ tak, trzeba będzie nie paść, bo jak padniecie, to tracicie 1/3, czasami nawet połowę, czasami 1/4 expa, ale tak przeważnie to 1/3, więc najlepiej nie paść, dużo zrobić i spróbować wygrać bitwę, bo wtedy naprawdę się dużo doświadczenia dostaje. I jak ktoś jest dobrym graczem, może sobie przy okazji zrobić gwiazdki jakieś tam na czołgach, które mu są potrzebne. Mamy gwiazdkę razy 2, więc no nie za bardzo. Są też gwiazdki razy 3. Razy 1, jak już się pierwsze zwycięstwo dnia. No ogólnie tak, no gwiazdki. Razy 1, razy 2, razy 3, a razy 5. A kiedyś raz nawet było razy 7, więc naprawdę dużo. Jak się jeszcze zrobi dobrą bitwę, jeszcze się połączy z czymś, no to 20 tysięcy to bez problemu się robi. No bo tak, zrobicie coś tam, dorzucicie sobie już macie 2-3 tysiące expa. Razy 7 to już widzicie ponad 20 tysięcy wychodzi. I naprawdę można na 8 tierze, na 7, 8 tierze już cały dany moduł sobie odblokować, więc naprawdę super. A w tym odcinku po prostu sobie jedziemy na spokojnie jakimiś czołgerami. Doświadczenie, czyli każdym czołgiem powyżej 4 poziomu można grać. Więc zaczynamy sobie jakimś ciekawym czołgiem. Może być PZB2, jak mi dobra bitwa siądzie, to będzie ciekawie. Oczywiście jest herbatka, bez herbatki ani róż. No i czekamy, aż nas wylosuje 7-8 sekund i tak dalej, i tak dalej. Graczy jest w tej chwili mało, bo niecałe 60 tysięcy zwykle jest ich. Ogólnie najwięcej ich było około 350 tysięcy. Więc teraz jest naprawdę wiele razy mniej. 6 razy mniej. No i teraz jedziemy sobie tu na górkę zrobić przed doświadczenie. Oczywiście złoto na dwie B2, Hetzera M8A1 i w sumie AMX-a 40. I AMX-a 38, on ma pancerza 60, więc może też byśmy złoto użyli. I jedziemy sobie prosto, bez najmniejszego problemu, do przodu. Do roboty, pojazd ruszył. Tak jak mówiłem, prędkość tu jest średnia, nie jest zła. Więc no, może być fajna. W tym czołgu buff powinien pójść w kierunku, mi się wydaje, że tylko no prędkości, to tak troszeczkę mogliby to prędkość podwyższyć, tak do 33, 35, czyli 5-6 km na godzinę. Mogliby to także poprawić właśnie pancerz przedni, który jest gorszy nawet od przedniego. Ma tylko, patrzyłem, 60 pancerza, więc 60 pancerza to mają drugie, trzecie tiery, więc naprawdę tu jest lipa. Więc powinni go podwyższyć tak do 85, 90 z przodu, a z boku by został taki jaki jest, ponieważ jest dobry. Wierzę też, żeby mogli zbuffować. Zaraz po bitwie zobaczymy, jaki ona ma pancerz i jaki powinna mieć. Jaki ma na przykład w czołgach czwartego, trzeciego, czwartego poziomu. Patrz, jak schodzi mu HP. Albo ktoś na niego najechał, albo coś zrobił, albo topił się, albo go ktoś z magazynka ściągnął M8A1. Jedziemy prosto, B2 są także ostre, goldowanie tu będzie. Wieża tego czołgu, tak jak mówiłem, jest bardzo słabym punktem. Bardzo często się tu przebijamy. A jak kadłub jest tak słaby, a w wieżę wchodzi bardzo, czyli ta wieża naprawdę musi być beznadziejna. Hetzer, Hetzer, Hetzer. Zobaczymy sobie. I Hetzer nietrafiony. Celność, skupianie nie jest tu takie beznadziejne. Idziemy po Hetzera. Patrzcie. Hetzer. Hetzer.
Odbiłem się od Hedzera. No i on mi wszędzie przebija. No to co ja mogę zrobić? Nic nie mogę. Poczekamy, aż mi przyjadą, bo mnie... Patrzcie, ile już życia mi nagle zbili. Czołg, jak mówiłem, miał mało życia jak na czwarty poziom. Powinien mieć ze 450, 460, a nie tyle. To jest naprawdę bardzo mała wartość, boje. No i artyleria, no. Widzicie, na każdym tierze mi artyleria rozwala. Już się zaczyna beznadzieja. Na każdym tierze, na każdym tierze. Cofnąłem się, nie byłem już wyspotowany po tych 10 sekundach, a artyleria i tak mnie waliła. A jak ja bym grał artylerią, to bym tak nie mógł zrobić, więc ja nie wiem, jakim cudem tu takie rzeczy się zdarzają. Oszukują. Niby miało być mniej oszustów, ale nawet jest więcej teraz niż kiedyś. I teraz przejedziemy sobie jakimś innym pojazdem. Na topie najlepiej grać. Spróbujemy sobie tym pojazdem. O, 65% zwycięstw się udało. Bardzo ładnie. Niestety na szóstych tierach także jest beznadzieja. Tutaj nie zrobimy expa. Nie wiem, ile na szóstkach się expa robi. Ale wiem, że trzeba około 2000 obrażeń zrobić. A 2000 obrażeń na tych czołgów to musi być dobra bitwa. Nawet bardzo dobra. Z tym, że dużo czołgów nie przebijemy. Na wiele czołgów będzie trzeba załadować złoto. A RLA w ogóle nie przebije z przodu. Złoto załadujemy sobie na Excelsiora. I to w sumie i Lago, i to w sumie tyle. Nie Lago, to ładowałem złoto B2, czyli tylko na Excelsiora. I powinniśmy dać radę zniszczyć przeciwników. Tak nas wylosowało, czyli będziemy musieli tamtędy podjechać. I liczyć, że przeciwnicy mi będą wali w bok pod dużym kątem. Nawet pod takim kątem wiele szóstek na złocie się będzie dingać. M4 Sherman coś jest kiszony, ale już podjechał sobie i dał radę. Zaprosiły mnie do plutonu dwa czołgi, czyli Jackson i Hellcat. Hellcat oczywiście jest lepszym pojazdem, ponieważ ma lepszą prędkość, pomimo że gorszy pancerz, ale Jackson też za bardzo dużo nie odbija. Może by odbijał od tierów trzecich, czwartych góra, ale to też nie wiadomo. Jedziemy sobie po prostu tutaj prosto. Sherman Jumbo naprawdę z pancerzem odbije dużo, ale Sherman Jumbo ma taki pancerz, że... No ma od 180 pen jest przybijany, czyli i bok też ma słaby, też powinien być zbuffowany. Więc Sherman Jumbo powinien mieć... Po prostu, piątki na złocie go nie mogą przebić, no po prostu się nie da go przebić piątkami na złocie. Natomiast ósemki na podstawowych, znaczy szóstki, już niektóre go bez problemu przebijają, więc naprawdę to jest idiom. Nie wiem, czy byśmy tędy podjechali też, ja muszę tutaj, ale jakbyśmy objechali, to by było jeszcze gorzej. Ale tu bis wjechał. Potrzebujemy bisu. I skręcamy się w tą stronę, miasto jest atakowane. Żeby przejechać i nie dostać w dupę, to by było dobrze. Patrzcie, czołger zostaje i skupiamy i weszło. Jest jeszcze ten. Tu też odbiłem się od Krumwila. Weszło. Tylko za małym damage'em. Nie lubię tego małego DMG. Ale wchodzi w ten czołg, ten jest taki papierowy. A czwórka tyle odbija. Ja muszę się cofnąć, żeby mnie nie przebijali tak łatwo. Skontować się, Hellcat. I odbiłem się od Hellcata. Takie rzeczy tylko w wocie, teraz weszło. Jeszcze jest jeden strzał, a teraz już go nie widać. Jest jeszcze jakiś czołgerek, ale też go nie widać. Cofamy się, Marder jest tutaj. Na fulla skupiamy i nie weszło. Naprawdę jest ładnie ukryty Marderek, ale wchodzi. Teraz się cofnął. Dobra, ja ich tam zaatakuję, ja się nie boję jakichś słabych marderków. Jest jeszcze Dicker Max. Tylko żebyśmy to wygrali, a ja tu w wyniku nie zrobię satysfakcjonującego. Chociaż ułatwienie, że jednym z pięciu, a nie jednym z trzech, ale i tak to nie jest aż tak łatwe do zrobienia. Tutaj trochę nie tędy, tędy nie powinienem jechać, bo tam jest dużo wrogów. Ale czekajcie, Dicker Max, teraz coś tu planuje. Patrzcie. Zaraz dostanie i pyk, weszło. Kolejny strzał, on nie widzi, że go strzela.
rozwalony. Cromwell, nie widać go. Tutaj wszyscy rozwaleni. Wygląda, że bitwa wygrana, ale expa się nie uda takiego ładnego zdobyć, żebym ten wynik nabił. Chociaż patrzcie, ten czołger, czołger i weszło pięknie w wieżę. Jeszcze strzał. Ach, niestety się nie udało. Cromwell tutaj przyjechał, teraz tu Cromwell jest rozwalony. Teraz tu AMX Bis. AMX Bis. Ach, nie weszło. On jest zwrotnym dość pojazdem, naprawdę trudno go walić, patrzcie. Tak potrafi dziwnie jechać, że naprawdę to jest dziwne. Rozwalone AMX Bis i jedziemy sobie dalej. Jeszcze tu jest Hellcatik, patrzcie i skupiamy. Ach, przesłonił mi, czekajcie, Hellcatik jeszcze ci wystawi i walnie, coś mi się zdaje. Aj, za nisko, jeszcze szybko i... Weszło, dobra. Jeszcze jeden strzał i... Weszło. Rozwalony Hellcatik, ten strzał naprawdę na farcie, wszedł w jarzmo działa. A jarzmo działa nawet na czołgu papierowym jest trudne do przybicia. I jedziemy sobie teraz dalej, zniszczony pojazd. Tylko 1000 damage'a, czyli expa takiego za bardzo nie wbijemy. Ale, no przynajmniej fajna bitwa była. I co? Cromwell jest bity i Cromwell jest rozwalony. Koniec bitwy, przyjrzymy sobie wyniki końcowe, ile tam kasy zarobiliśmy. Zaraz to zobaczymy. No i tak, ile kasy zarobiliśmy, ile tego... O, misję wykonaliśmy. Naprawdę to dziwne, że zrobiłem połowę tyle, co było trzeba. Chociaż kilka kili. 800... Widzicie to? Widzicie to, co ja? Ja mam 840 expa. Czyli już drugi wynik. Bo jest 840. 880, 840 i później prawie 600. Także drugi wynik w drużynie, fajnie. Nawet jak było jeden z trzech, to bym się załapał. Dość ciekawe to było. B2, no dalej byśmy B2 pojechali, bo to naprawdę fajny czołg do takich misji. Tylko ten pancerz słaby troszkę psuje. No i jesteśmy teraz tak na mapce. Wiadomo, że same czwórki, złoto na B2, DW2 z daleka, Lago, Hetzer i chyba tyle. Oczywiście tam na górę jedziemy, ponieważ nie mamy pancerza, ale chyba dobre jest tu skupianie i celność. I od razu wam powiem, że ten czołg przeładowuje szybciej od Churchilla 3, tam o 20 setnych sekundy chyba. Ale naprawdę to robi różnicę. Tylko wiadomo, że... No... Tylko wiadomo, że jak skupianie jest dłuższe niż celowanie, to wtedy to skupianie trzeba przedłużyć, żeby i wrzucić coś lepszego do czołgu, jeśli jest co. Bo tak to bez sensu czasami. A jak na przykład przeładowanie jest bardzo długie i szybciej skupiamy bez dosyłacza, założymy dosyłacz jest na odwrót, czyli za długo skupiamy i za mało walimy, to wtedy można wziąć tą wentylację, która o 5% przyspiesza wszystkie umiejętności załogi, także przeładowanie i wtedy to by było idealnie. Też tak można się zaopatrzyć w takie przedmioty. No i jedziemy na górkę, trzecie, czwarte tiery. Najlepszym moim lightem poziomu drugiego był BT2, poziomu trzeciego BT7, poziomu czwartego A20, czyli to samo drzewko ciągnie tak dalej. Szedłem, tylko nie wiem, co jest na piątym poziomie, musimy to zobaczyć, jaki light jest na piątym poziomie po A20. A20 naprawdę rozegrałem prawie 1000 bitew. Fajnie mi się grało, chociaż nie miał tyle penetracji. Ale prędkość, skrętność była na tyle fajna, że ze złota mogłem nawet ósemki przeodbywać, rozwalać, bo celność była idealna. Skupianie także... No naprawdę, tylko te obrażenia tam były 80, to były troszkę słabe. Jak na lighta czwartopoziomowego. Ale trudno. Jedziemy prosto, jedziemy. 2.34 do zdobycia bazy, tylko ktoś nam najechał i musimy go rozwalić. Obniżenie tutaj działa, też nie jest zadowalające. Skupianie
Znaczy, zasięg widzenia, spotowania też nie jest za dobry. I lago. Oczywiście złotko. I dostanie. Walimy go. Kilka strzałów w niego nie weszło. Teraz wejdzie? Weszło. Teraz pojechał, teraz mi zasłonił ten... Teraz podjedzie ten lago, ja wiem. O, patrzcie, jakie tu cele są. Hetzer na przykład. Tylko celność słaba. Dobra. Cofamy się, ten lago teraz. Pezyt 1C, ale on chyba z drugiej strony, tak jest. Tu strzał nie wejdzie, troszkę wyżej by trzeba było. Jeszcze wyżej jakby poleciał. Za wysoko teraz, za nisko. Na podstawowych już, bo szkoda mi złota, chociaż złoto leci szybciej, jak wiadomo. A, to bez sensu strzał. Odbiłem się, czyli złoto załadujemy. Żeby ten pojazd przebić. Niestety nie można zauważyć i nie trafiłem kolejny raz. Czekamy na jakiś jeszcze pojazd, przegrywamy. A to musimy zwyciężyć, także... Nie chcę zostać sam po prostu, ale jak podjadę, to mnie po prostu rozwalą z każdej strony. 22 sekundy do zakończenia bitwy. I walą mnie. Zaraz mnie rozwalą, słaby pancerz. No jeszcze mi przybijają, mi wieży nawet nie widzą. Słuchajcie, patrzcie. I lago. Lago. A, złota za dużo, jak widzę. Czekajcie, czekajcie, typy i wszystko tu jest. Także sobie walimy, patrzcie. Tutaj nie można, ale tutaj patrzcie, jak pięknie. Podstawowe pociski nawet mogą wejść, patrzcie. Podstawowy. Podstawowy. Nie weszło ładnie. I cofamy się tutaj na lago i tak dalej. I rozwalony PZ1C. Tu był lago. Żeby wieży mi nie spenetrowali. Gdzie jest ten lago tutaj? Nie przebijam go, także złotko. Ach, mogłem jeden strzał chociażby złote oddać. Tak jest. No teraz nie strzelę nawet, a... Dobra, koniec bitwy, nie udało się dobrego wyniku zrobić. Drużyna zlamiła. Ja dużo do tyłu, ponieważ z golda nie trafiałem. Tylko 5000? To ładnie. Jeszcze raz ten pojazd, no nie, ten pojazd jest po prostu, no za słaby. Widzicie, jednak ta celność jest naprawdę słaba w tym czołgu. Skupianie jeszcze może być. Pancerz jest beznadziejny. Z przodu. Bo boki ma fajny i tył także. Czyli pancerz boczny buff o 30 mm. Wieża nie wiem ile ma tego, ale też by mogła być zbuffowana o te 30 mm dookoła. No i ta celność, widzieliście jak strzałem, jak skupiałem ładnie, ale ta celność po prostu słaba jest jednak. I sobie idziemy dalej. PZB2. Jedna misja wykonana, ale jeszcze nie ma się z czego cieszyć. To dopiero jedna misja, czyli nic nie znaczy. I jedziemy sobie teraz boczkiem. Dawid Zieliński. O, mój pan od WOS-u się nazywa Zieliński. To jest dopiero gość. No i dobrze, jedziemy teraz sobie... No tam, u podnóża góry z całą swoją drużyną, tylko że mi pomagali. Typ 95, jest tu jakiś jeszcze ciężar i dwa ciężary, czyli tylko ja i on. Tam jest B2, no Matida, Matidy to nie przybijemy z podstawowych pocisków i ze złotych też. Chyba, że od boku, czy jakby pokazała wieżę. Trzeba było ją objeżdżać, a ona ma penetracji tyle, że wiele szóstek jest w stanie przebić bez złota. A na złocie jest w stanie przebić też wiele szóstek. Tu jakiś lajcik jest, M3 Steward. Zanim dojadę na 100% z nich, nie mogę się założyć. O, jednak jest M8, A1. Sprawdzamy, kto tu jest, kto tu jest, tu jest... Ach, nie dam rady, tak. Jest niemożliwe. Tak bym nie podjeżdżał, bo to przesada. Chyba, że... I tył. Jeszcze raz tył. I tył, odbiłem się. I bok. Teraz ten, uwaga.
I ta strona, przebity. I jeszcze raz, nie trafiłem. On tu coś wykmini. Tylko nie wiem co, będzie trzeba po niego pojechać, a zaraz nas od góry zjadą, także to nie będzie ciekawe. Zaraz nas będą nawalali. Lago sobie poradzimy tym razem. Skręcimy się w tą stronę. I próbujemy coś zrobić tym pojazdem. Oczywiście złoto, bo też walentajny tu są, a walentajny to dobre pojazdy. Jak mnie nie objadą, to coś tu zrobię, ale... No więc moje szczęście się nie uda i... Ucieka mi. Nie, bo tu Matilda jest, ja wyjeżdżam. Jeszcze z tamtej strony mnie nawalają. Czyli trzeba się cofnąć, nic nie zrobię. Czekamy, aż mi podjadą bliżej. Słaby pancerz tego czołgu po prostu jest kiepsko. Czekajcie, B2 bym romnął, ale ona tak jedzie, że nie można jej romnąć. To B2 padła, czy jakiś czołger? Chyba jakiś czołger, a nie B2. Nie przebijam jej na złocie. O, teraz weszło. 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 Nie, nie weszło. Weszło. No kurde, i tak się cofa. Jak ja mam ją teraz? No i oczywiście jej nie przebijam teraz. Bug jakiś się załączył. No kur... Raz ci w pieprze. Nie da się jej nawet trafić, więc co ja mogę? I odbijam się od niej każdym strzałem. No i oczywiście mnie rozwaliła jeszcze Matilda. Beznadziejna drużyna. Tym czołgiem już nie gram. Ten czołg jest za słaby przeciwko czwórkom. Brak mu pancerza, wszystko go przybija. Z papierowa wieża. Nie wiem dlaczego ja myślałem, że jest takim dobrym pojazdem. Więc no jest, no słaby jest nawet pojazdem, no takim średnim, bo niby coś tam ma status premium, ale pancerza nie ma. Znaczy ok, ciężki powinien mieć pancerz, HP też nie ma wystarczającej ilości, celności nie ma wystarczającej ilości, prędkości także. Skupianie jest średnie, także pancerz wieży 46, orany to trójki przebijają. Więc pancerz wieży powinien być zbuffowany o 30 mm, pancerz kadłuba z przodu także o 30 mm. Dobra, tym czołgiem już nie jedziemy, jest za słaby. Tym teraz. Tiery piąte, fajna mapa, jest naprawdę super. Tylko jeszcze tą bitwę wygrać. To jest wielki problem. BT-7 artillery sobie jadą. Ładnie. Locust. Miałem Locust, ale był za słaby, to sprzedałem. Żałuję tylko, że sprzedałem czołg Tetrarch, który naprawdę jest w stanie ze złota przebić wszystko. No nie, no wszystko. Ósemki od boku nawet, ale losowany jest tylko do tierów piątych czy szóstych. On jest na tier... nie, to drugi tier. A, także dolosowany do tierów czwartych. Czwartych i piątych, a po zmianach to będzie losowany tylko do tierów czwartych, więc naprawdę jego penetracja na złocie będzie mistrzowska, tak jak Matidy na podstawowych. Więc jedziemy sobie prosto. Tu jest właśnie Matilda, premium Matilda 4. I KW-1 już znana nam. 640 HP, ja HP 690. KW-220 ma stokową wieżę w porównaniu do KW-1, a także stokowe działo w porównaniu do KW-1. Powinien mieć zmienioną wieżę na tą od KW-1 i działo na to od KW-1 lub w tym dziale zwiększoną celność i skupianie, a także, no nie, no celność i skupianie do dobrego poziomu. Zwiększony pancerz wieży do poziomu wieży KW-1 oraz... No już może tyle wystarczy, żeby nie był za dobry, ale naprawdę wieża jest papierowa w tym czołgu. Kto się w nią strzeli przy policzkach, to przebijają praktycznie każdą piątką, nawet czwórką się da. A tutaj już tak i robimy wszystko, dobra. A widzicie, T67 coś tu próbuje zrobić, ale się nie udaje. Kolejna była w T67, kolejna była... Nie wiem po co on tu podjeżdża w ogóle.
M3 coś tu próbuje zrobić, też mu się nie udaje. Szarżujemy czy nie? Nie, chce mi się, ja tu chcę. Bo jak mi zasłonisz... Dobra, nie zasłonił. Nie no, jadę, ja tu chcę coś zrobić. Tak, B1 jeszcze tam jest. M3, dobra, jedziemy sobie prosto. Musimy overkiller zrobić. Nie udało mi się walnąć. Troszkę zabrakło. Dobra, jedziemy, musimy coś zrobić. Żebym jeszcze... No nie, już mi rozwalał ten czołg, słabo. Nie zdobędę killa ni nic. Pod kątem oczywiście i teraz się patrzymy na tą stronę. Wokół mi raczej nie przebiją. No i oczywiście się odbijem od... O, teraz weszło ładnie pod kątem i teraz w dupę. Rozwalony. Teraz z tego nie wejdzie mi. Oczywiście, że nie. KW1S. No i nie zrobiłem damage'a, tu by trzeba było około 1500 zrobić. Na piątych poziomach. Jedziemy pod ten czołg. Uwaga, uwaga, uwaga. Puść, puść. Nie przebijam go nawet. Czekajcie, ja tu muszę walić. Nie przeszkadzaj mi, ja tu chcę go zgęsić. Odbiłem się oczywiście od tej płyty. Ja tu mam wielkiego pecha. Rozwalony. Małe obrażenia. Dwa razy się odbiłem od tej płyty, nie wiem jakim cudem. On mnie przebił. Rany. Gdzie on mnie przebił? Tutaj nie. A jednak tu przebił, czyli musiał mieć penetracji około 160-170, a na złocie ma około 160, ale na pociskach podkalibrowych, czyli mógł się przebić. I to zrobił. Jedziemy sobie teraz dalej. Jeszcze kilka czołgów zostało. Wiele czołgów tam. Nie widzieliśmy KW1, że ten X, no jeszcze by mi trzeba było z te 1000 obrażeń, by było dobrze. Rozwal tego T-34, ja chcę tu wynik mieć. Sexton i wszystko jest, został rozwalony, dobra nasza. Chciałem tu arty killnąć, ale nie wiem czy mi się uda, niestety rozwalona artyleria. Także przesuwamy się w tą stronę. Jedziemy na tego sobie sztuga. Jeszcze raz, jeszcze jeden kill. Rozwalony. Teraz tu będzie gdzieś artyleria i inne czołgerki. Bitwa już i tak wygrana, jeszcze z 700 uszkodzeń jakbym nabił, 600 nawet. Ale tu gdzieś jest artyleria jeszcze, była tu. A, już jest rozwalona, jeszcze jedna artyleria. Ile tych artylerii było? 1, 2, aha, 3. Okej, dobra, jedziemy dalej. Bazy możemy sobie, no, zdobywać przy okazji, przyjeżdżać tak, żeby wiedzieli, że ich atakujemy, bo oni już nie mają szans za bardzo. PZ, PZ, od tyłu czy mi się uda go walnąć? Nie, czekajcie. Skupiamy i pyk, weszło. Kolejny strzał. Rozwalony. A PZ-a to mi chyba zbiją, czyli jeszcze z 500 damage'a, ale nie ma na czym zrobić, został tylko ten łatwy czołger. Jeszcze z 500 damage'a. Chociaż nawet 1000 powinno wystarczyć. To do 1000 i tu jest PT-7 Artillery, nawet nie wie, że ja go widzę. A już jest rozwalony na szczęście, nie musimy po niego jechać. I wyniki bitwy. Zrobiona misja, tak jak się spodziewałem, EXPO 785. No nawet pierwszy jestem pod względem doświadczenia, także ładnie. Dużo kasy do przodu, kolejny raz z tym czołgerkiem. Ten czołg po prostu jest średni, nie jest dobry ze względu na pancerz wieży, a także parametry działa. Ale jest po prostu jakiś. Na piątki mnie wylosowało bardzo dobrze. Tam pojadę, tak średnio w sumie, ale tu bym pojechał, bym więcej zrobił. Nawet jakby mnie objechali, to bym i tak tu wiele czołgów rozstrzelał. A tam w sumie też, ale... Jakoś mnie ciągnie z tej strony. Pojedziemy sobie... Dobra, tamtą sobie pojedziemy. Bo więcej zrobimy, nawet jak zaszarżujemy, to będzie... dobrze to odebrane. I po prostu jedziemy sobie do przodu. Dobry czas, trzeba wynik robić. Druga misja zrobiona, jeszcze 8 zostało
druga z 10. I po prostu prosto jedziemy na bazę, którą będzie trzeba obronić. PZ1C coś tu śmiga. Ale nie naśmiga za dużo. Dołącza się do niego drugi PZC, ponieważ to jest Pluton. Jest też PZT-15. Czy PZT-15 jest fajnym czołgiem? Bym powiedział takim średnim czołgiem. Ale na pewno nie jest zły. Przeciwko trójkom, dwójkom, to naprawdę jest dobry. Fajnie jakby jedynki losowało z trójkami, ale z drugiej strony nie. Jedynki, żeby tak było jak teraz. Jedynki z dwójkami, dwójki z czwórkami i tak dalej już. Plus 2, minus 2. Natomiast lighty to teraz będzie lepiej losowało i gracze będą mogli więcej zrobić, więcej artylerii też walnąć. Lighty to właśnie teraz będą ściągnęły inne lighty, medy, a także artylerię. To będzie naprawdę ciekawe. Jedziemy sobie prosto, nikogo tu nie ma. Patrzcie, jak tu się wjeżdża. O, tak się wjeżdża. Siema, siema. Nikogo nie ma. Dupa. Dupa, dupa, ale dostaniesz. Nie trafiłem. To jest problem. Proszę bardzo, czy przebijesz ten pancerz? Wątpię. I gąski. Rozwalony, przebił mnie w bok. Ponieważ ma dobre działko. Czekajcie, czekajcie, czy tu jest OX, tak? Skupiamy i walimy. Ach, nie udało się. Czy przebiję go w ten sposób? Powinienem. Przebiję go, niestety artyleria. Ach, zabrali mi. Dobra, idziemy na tą Matidę, co tu jest. Spróbujemy coś tu zrobić. Ile jeszcze? No, z 500 damage'a minimum. Czy ta Matida to akurat artyleria mnie wali? I widzicie, tu obstrzału nie miała, a co? Waliła się, także wiecie jak to teraz wygląda. Przebijamy ten czołg bez problemu. On mnie też może przebić w wieży, jakby chciał. Nie odbił się od wieży. Kolejny strzał. Odbił się od tego czołgu. Przebiłem. Dobra, wyjeżdżamy, bo nie rozwali całkiem. Przebity. Pod wieżę wchodzi, widzicie jak ładnie. I jeszcze raz. Rozwalony. Gąski już z czasem. Do wyniku, czekajcie, moglibyśmy się wrócić na bazę. Chociaż Churchill 3 powinien sobie poradzić, ja tu sobie rozwalę. A, baza jest tutaj, czyli podjadą do nas. Tak myślę, chyba teraz tak pojadę. Będzie jedyny słuszny trik. A, odbiłem się od niego, on mnie też będzie walił. Jedziemy sobie na niego, artyleria też wali. Czy się odbija ode mnie, to nie wiem. Jest teraz objeżdżany PZ3x4 z dwóch stron. To jest czołg poziomu 5. No tam jest teraz. No to już nie ma szans. Jest rozwalony. I koniec. Dobra, jeszcze bym kilka strzałów walił, czy jedziemy tędy. Artyleria tam nieważna. Jeszcze bym walnął ten czołg PZ3x4. PZ3x4. Chociaż jeden strzał. Namierzamy i pyk. Weszło. Jest już ten jeden strzał i jeszcze jeden przy okazji. Tyk, rozwalony. Jest jeszcze... A, nie ma aż tak dobrze, żeby tu przestrzelić. Aha, po artylerię sobie podjedziemy. 9 na 7. Raz. A, artyleria zmyślna, że tu podjechała naprawdę. 3 kile, może Top Gun siądzie. Zobaczymy. Od boku tu jest jeszcze jakiś pezecik. Mnie tam... Chociaż... Dobra, nie widzę go, jedziemy dalej. Artyleria tutaj kmini. Artyleria zrobi mi fikołka. A ja podjadę tak, że można jej było walić z każdej strony. Artyleria mi ucieka. Czyli już jej nie walnę raczej. I kolejny, kolejny, kolejny. Wymierzamy w tył. Pyk! Weszło, ładnie. Jeszcze jeden strzał. Ona tu mi ucieka, teraz ten jest. Pezecik, patrzcie, patrzcie. I... A, niestety. Troszeczkę zabrakło. I... Też niecelne działo. Udało się, jeszcze jeden strzał, jeszcze. Ach, nie weszło. Dobra, koniec bitwy, zwyciężona. Na pewno ten exp się załapie. Ale właśnie ta celność tego pojazdu i skupianie też jest słabe. Duży kaliber zrobiony, ogień skuteczny. Expa 871, czyli najlepszy w drużynie.
I do przodu kasa, misja zrobiona trzecia, z 10 jeszcze 7 będzie trzeba zrobić. Niestety na szósty tiery, czyli tak jak mówiłem, będzie trzeba zrobić no minimum 1500 damage'a. Także już zarekwirujemy sobie. No parametry działań są naprawdę słabe. I teraz ten czołg no średni jest. Maksymalnie średni, już wyżej nie można. Jak mówiłem, bardzo dużo mu brakuje. Ale po prostu zarabia przeciwko czołgom trzeciego tieru, jest po prostu overkillerem. Przeciwko czołgom czwartego poziomu też jest super. Ale jak załadują złoto, to już tu wieże bez problemu przebijają. No i teraz gdzie byśmy sobie pojechali? Oczywiście w tamtą stronę. Trzy artylerie czwartego poziomu. U nas jedna czwartego i jedna piątego. Czyli tutaj artyleria, dwie artylerie czwartego tieru równają się artylerii tieru piątego. A co by było, gdyby artylerie były dwie, trzy trzeciego poziomu? To czy by była jedna trzeciego, jedna czwartego, czy tylko jedna piątego? To też zależy, jakieś takie wiązanki są. Ale na przykład artyleria, trzy artylerie ósmego tieru, powiedzmy, 2 dziewiątego versus 1 dziesiątego, to te dziewiątego wygrają z takim samym działem, tylko troszkę mniej HP. I tak wiadomo, że jakby trafiły, to na hita by weszło. Czyli właśnie, jeśli już, to dwie artylerie trzeciego poziomu to się równa 1 piątego, jeśli już. Skupiamy, pewnie mi się nie uda. O, weszło, weszło, jeszcze strzał. Szło, odbiłem się. Kolejny strzał. Odbiłem się, nie trafiłem, widzicie? Tak ładnie czołg stoi, ja jeszcze nie trafiam, no. Co to jest w ogóle? No i patrzcie, teraz rozwalamy już tą fałkę, żeby zbić. Ale ona niestety się ukryła. Crusadera też nie dam rady ściągnąć, także trzeba to jakoś wykminić. Pokaż, 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 pokaż tą fałkę. A, nie chcę mi... No i przebijają mnie z której strony. Ja muszę sobie tutaj bardziej podjechać. No ta celność i skupianie to naprawdę by temu czołgowi pomogły. Celność, skupianie i pancerz wieży to już by było naprawdę super. Czy wymiana wieży na to od KW1 i to by zmieniło naprawdę. Dostał. Pałeczka. Dupeczka. Kolejny raz pałeczka. I kolejny raz dostaje i pada. Odbijem się oczywiście od fałki, od boku, widzicie, więc można. Oczywiście, no i przebija mnie. No mówię, słaby pancerz. On już ze złota strzela. A ze złota się naprawdę przybija także ten pojazd. Obracamy się i nie udało się. No i po co mnie taranujesz? Tylko sobie HP tracisz. I weszło ładnie w Matildę. Nie wiedziałem, że ona ma taki słaby pancerz. Wierzysz, że z taką penetracją artyleria. Dobra, ja jadę, bo mnie artylerie będą rozstrzeliwały. Artylerie mnie zawsze lubią. Więc się muszę skryć. Dicker Max, skąd? Jakim cudem był stąd, jak tam nie było obstrzału? Pokażcie mi to. Nie, jak to? Nie wiem po prostu. Dobra, ja wychodzę. Obstrzału nawet nie było. Jeszcze go zbanuję. Idiotę. I wychodzę. Widzicie, takie sytuacje w WoCie i już ta misja niewykonana w pół godziny, tylko w 3 godziny. No i po prostu jest to jakieś powalone, no. Ale tak czy siak, odcinek by już się zakończył, ponieważ już długo trwa, a więc myślę, że wam się podobało. Komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie, łapkujcie. Ja byłem Mistrzu i się z wami żegnam. Cześć.